A ja was zapraszam oficjalnie na Polską Noc Gortatek. Uwaga, uwaga, Polacy się schodzą. Cała mafia polska się schodzi. Arena już jest podświetlona na kolory biało-czerwone. No już sekundy nas dzielą od przyjścia właśnie Gortata i Jeremiasza. Uwaga, patrzcie, przyszli do nas z TVN-u, robią wywiady. Jarek! Wyciągnął. A czy sorry, Bartka? Prędzej czy później się uda. Pan przed chwilą zrobił ze mną wywiad. Zobaczymy w TVN-ie, czy puścił to, co powiem. Jest Jeremiasz. Jest Marcin. Washington, nie mogę. Ej, Boston, na koszulka w okolicy. Aha, super. Bardzo fajne koszulki. Proszę. Nie wiem, czy się nagrało, ale koszulka oficjalnie podpisana. Powiem wam, jest grubo, są emocje. Dziękujemy! Ja też dziękuję. Tak, blisko Jeremiasza to jeszcze nie stałem. Nie? Są emocje. Wiem, że się spieszysz, parę słów, wiem, że chciałeś powiedzieć parę słów do kibiców. Chcę po prostu powiedzieć dziękuję, że jesteś. Nie, też się urodził. Bardzo się cieszę, że wszyscy jesteśmy w Washington i myślę, że to jest pierwszy raz i będzie więcej. Wielkie brawa do Jeremiego. Słuchajcie, w związku z tym, że Jeremy naprawdę się spieszy, będziecie chcieli zadać pytania, ręka do góry, ja będę pytał wyrywczo. Jeremy odpowie wam na pytania wasze, jak chcecie. Szybko, ręka do góry. Dzieci, młodzież, czy wolisz bardziej barszcz czy żurek? Żurek. W którym mieście ci się najlepiej gra teraz? Oczywiście plus San Antonio. Na wyjeździe. California Lakers. Staples Center. Lubisz rzeczy związane z wojskiem? No, trochę lubię. You don't know what they're talking about. Bardziej polskie, amerykańskie. Które? Ja nie znam za dużo, ale... W związku z tym, proszę Państwa, chciałbym, żebyście również wielkimi brawami przywitali dwóch weteranów jednostki Grom, którzy są z nami. Jeremiemu najbardziej brakuje z Polski. O, czego ci brakuje najbardziej z Polski? Jedzenie. Paworki. Pierogi. Paworki. Pierogi. Paworki jadłeś, lubisz? Paworki, dobre. Czy myślisz, że Jeremy będzie lepszy od ciebie? Czy ja myślę, że Jeremy będzie lepszy ode mnie? Przede wszystkim mnie lepiej, już od razu lepiej kozuje na samym wyjściu do NBA, dlatego ma już dużą przewagę i wydaje mi się, że przede wszystkim jego wiek jest tutaj bardzo dużym plusem. 19 lat w NBA to jest naprawdę bardzo piękny wiek. Ja dostałem się do NBA w wieku dopiero 23 lat, bardzo późno, a w wieku 19 lat dopiero zacząłem grać w koszykówkę. Dlatego to jest taka drobna różnica między nami. Czy zagrasz dla reprezentacji Polski? Na pewno będę grał. Słuchajcie, zrobimy grupowe zdjęcie, ale jeszcze chciałem przedstawić jednego gościa, który jest dzisiaj z nami. I chciałbym, żebyście również go wspierali. Słyszałem, że to jest Arsenal u ciebie, tak? Arsenal? Tu będzie problem, a jestem Manchester United. Proszę Państwa, przywitajcie wielkimi brawami Mateusz Klich, reprezentant kraju. Mateusz, parę słów. Potrzebuję jednej krzesła, żeby stanąć gdzieś na równi z chłopakami. Witam wszystkich. Na tym korcie nigdy nie grałem. Fajnie, że wpadliście. Fajnie było się poznać i mam nadzieję, że na moim mecie też będzie. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Słuchajcie, Jeremy, zapraszam, chodź tutaj do środka, ściśnijcie się i wstańcie przede wszystkim. Dobra, zobaczcie, ile już jest nas tutaj. Ze zdjęciami, aparatami prosimy w tym kierunku. A teraz będzie wspólna focia z Jeremy. I z Marcinem oczywiście. Patrzcie, to jest backstage, patrzcie, ile robi osób nam zdjęcia. Polska! Coś nie ma energii. Będziemy śpiewać teraz polski hymn. Przewodem złączył się z narodem. No
i Jeremiasz już się pochybnie z nami pożegnał. Wydarzenia w sporcie czasami tak jest, został Marcin. Planowaliśmy 3 miesiące przygotowania do tego wieczoru. Niestety tak jest, że planujemy 3 miesiące, staramy się dopiąć wszystkie rzeczy na ostatni guzik. Tymczasem dochodzi do takiego wydarzenia, że po prostu Jeremy doznaje kontuzji, to też nie jest jego wina i dzisiaj nie mógł wystąpić. Mamy nadzieję, że to wydarzy się na kolejnej Polskiej Nocy, będzie mógł grać. Można powiedzieć, że ten mecz był taki troszkę pusty, brakowało tej polskości jeszcze na parkiecie, brakowało tego głównego wydarzenia, czyli występu polskiego koszykarza. Ja już jestem za stary, niestety nie dam rady biegać po parkietach NBA. Teraz się bardziej, że tak powiem, udzielam jako trener, ale oczywiście trzymamy kciuki za Jeremiego i mam nadzieję, że przed nim jest ogromna kariera. Tak jak powiedziałem, 19-latek i ma naprawdę duże, duże możliwości. Musi tylko i wyłącznie pracować, ciężko pracować, a dobre rzeczy się wydarzą. Co najważniejsze, trafił do bardzo dobrej organizacji San Antonio, która wie, jak szkolić młodych zawodników. Myślę, że będziemy jeszcze z niego dumni na wiele, wiele lat do przodu. No i zaczynamy jakieś Q&A właśnie. Wygrałeś w NBA w takich czasach, gdzie dźwigało się większe ciężary na siłowni. Nie opuszczałeś siłowni nigdy, prawda? Nigdy nie opuszczałem. I powiedz mi z perspektywy czasu, dzisiaj ta NBA jest inna. Zasady się zmieniły, resistance band, gumy oporowe. Zawodnicy ćwiczą inaczej, tak? Jest dużo kontuzji. Ile All-Starów ma teraz kontuzję? Bardzo dobre spostrzeżenie. Faktycznie w NBA dzisiaj nie ćwiczy się już na siłowni aż tak ciężko. Za moich czasów musiałeś przerzucać ciężary i podnosić naprawdę duże ilości kilogramów. Dzisiaj większość zawodników ćwiczy na różnego rodzaju gumach. Według mnie, uważam, NBA staje się coraz większe i po prostu pod koszem grają zawodnicy, którzy nie mają za dużo siły. Faktycznie tak jest. Jest coraz więcej kontuzji. Problem, że NBA is getting softer. Jest problem, aczkolwiek to nie jest mój problem, bo ja przychodzę na siłownię i ćwiczę, nawet w tym wieku przychodząc na siłownię, jak trener mi daje gumę do ćwiczenia, to powiedziałem, tą gumę to ja mogę sobie w domu porozciągać. Mówię, ja będę tu przerzucał ciężary, dlatego tak zostałem wychowany jako koszykarz i to jest problem każdego klubu. Klub musi zadecydować o tym, jak szkoli danego zawodnika i jak danego zawodnika rozwija. W imieniu Jeremiego chciałem tylko podziękować, bo Jeremi na pewno chciałby być duży, chciałby oczywiście zagrać w tym meczu. Niestety zdrowie nie pozwala na to, ma kontuzję, nie jest to jakaś bardzo poważna kontuzja, natomiast nie pozwala mu grać. A teraz musiał po prostu pojedzie, wylatuje już dzisiaj do Bostonu razem z zespołem. Bardzo docenia to, że Państwo wszyscy tutaj są. Bardzo docenia to, że Państwo i wielu, wielu innych ludzi kibicuje mu wszędzie, w Polsce i na innych halach. On to naprawdę widzi. I zresztą tak jak Państwo chyba widzą, on bardzo się z tego cieszy, jest bardzo dumny i bardzo, bardzo ma nadzieję, że będzie w Polsce w tym roku i się z Państwem albo z kibicami w Polsce zobaczy. Także ja w moim imieniu, ale przede wszystkim Jeremiego chciałem bardzo podziękować Państwu. Dziękuję. Super. W jakiej drużynie mi się najlepiej grało? Tutaj, w Waszyngtonie. W Waszyngtonie było najlepiej. Tutaj przechodziłem najlepsze lata mojej kariery, tak zwany mój prime time. To tutaj przychodziłem i uwierzcie mi, że było mi dzisiaj też troszkę przykro z tego względu, że raz, że też Jeremy nie mógł grać, ale też z tego względu, że przez 5 lat pod rząd, jak biegałem po tym parkiecie i zdobywałem punkty, to zawsze polska flaga na tym stadionie i na tej arenie powiewała i zawsze mogłem pokazać palcem, że widzę was, dziękuję za to, że jesteście i dziękuję za to, że tą flagą machacie. A dzisiaj siedziałem za tą ławką i uwierzcie mi, że rozegrałem na parkiecie NBA około 900 meczy, a mimo to jak w czasie timeoutu rzucałem ten konkurs, to mi ręka drżała. I wydawałoby się, że to jest kolejny raz na parkiecie, ale mimo to już nie jest to samo, tak? Jest to już niestety troszkę parę lat później. Ponieważ się wszyscy słyszeli, gdybym mógł się cofnąć w czasie do wieku 17-18 lat, co bym wybrał, boks, koszykówkę, czy nie poszedłbym w ślady taty. Mój tata, ci co nie wiedzą, mój tata był bokserem, 2 brązowe medale na olimpiadzie w 72, 76. I widziałem i widzę tatę, jak w wieku jakim jest, jak cierpi poprzez boks. Dlatego to jest jedna rzecz. Druga rzecz, miałem więcej chyba chęci i bardziej szczęście mi dawało granie w koszykówkę, ale jedno jest pewne, że gdybym zaczął grać w koszykówkę w wieku 10 lat, a nie 19 prawie, to myślę, że bym był jeszcze dwukrotnie lepszy. Tych 7 lat mi naprawdę brakowało
tej juniorskiej koszykówki mi naprawdę brakowało i to jest coś, co no niestety już teraz nie cofnę, bo już są inne lata. Who was my favorite teammate? Kto był moim najlepszym teammate'em? Było ich paru. Dudley był bardzo dobry, Jared Dudley był bardzo dobry. Jared Dudley prawdopodobnie by nie przeskoczył przez książkę telefoniczną. A chłopak robił niesamowite rzeczy na parkiecie, niesamowity teammate. Bradley Beal, John Wall, to byli naprawdę super chłopaki, z którymi dogadywałem się. Potem z Johnem troszeczkę zaczęło nam się tutaj sypać, ale do dziś jesteśmy w dobrych, naprawdę dobrych relacjach. Kto jest moim wzorem? Kto jest moim wzorem? MJ po części jest moim wzorem. Moim wzorem był Shaquille O'Neal, na nim się bardzo dużo wzorowałem, a potem chciałem być wzorem dla samego siebie i chciałem w pewien sposób po prostu z dnia na dzień stawać się lepszy. Ciężko pracowałem, ciężko na to wszystko pracowałem i starałem się polepszać. I jak zacząłem robić kampy dla dzieci, o których myślimy, żeby robić również w Waszyngtonie, widziałem ogromną sympatię tych małych dzieciaków, które w Polsce przybiegały i zawsze witały się ze mną i mówiły, że oglądają moje mecze i dopingują mnie. To sprawiło, że czułem ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność, do którą do dziś mam gdzieś na swoich barkach i staram się oczywiście postępować w odpowiedni sposób. Na samym końcu tam, w koszuletce. Jaki mam samochód? Parę! Tutaj jaki ma samochód, a z drugiej strony ile tych samochodów? No, jeżdżący mam samochód. Obecnie jeżdżę teraz Bentleyem, ale równie dobrze każdym innym autem też bym pojechał. Szczerze mówiąc, w Waszyngtonie, biorąc pod uwagę korki i wszystko, co się dzieje, to uwierzcie mi, że nie jest łatwo jeździć takim autem. Ale maluch też mam, malucha też mam. Tutaj. Ile takie młode pokolenie powinno ćwiczyć, żeby osiągnąć sukces i zagrać na takim parkiecie? Ile takie pokolenie powinno ćwiczyć, żeby osiągnąć sukces i zagrać na takim parkiecie? To jest ogromna droga, bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo cierpliwości, niesamowita etyka pracy, bardzo dużo zacięcia, że tak powiem normalni, przepraszam za sformułowanie, ale normalni rodzice, którzy po części nie leczą swojego ego poprzez dzieci, a po prostu pozwalają dzieciom robić to, co one chcą robić. I to jest bardzo, bardzo ważne. Przytoczę wam taką sytuację, gdzie mieliśmy zorganizowane treningi jeden na jeden ze mną w Polsce poprzez moją fundację i przyjeżdża na trening dziecko, które było podekscytowane, że będziemy mieli trening. Przyjechał jego ojciec, mówi: panie Marcinie, chłopak jest niesamowity, pan zobaczy mojego syna, mówię panu, Hiszpania dzwoni, Ameryka dzwoni, no chcą go wszyscy. Mówię, nie wiem co robić, mówi: panie Marcinie, nie wiem co robić. Ja mówię: wie pan co, zróbmy ten trening, 45 minut, a potem pogadamy. Słuchajcie, 45 minut próbowałem wydusić z niego, jak dwutak wygląda. W momencie, kiedy skończyliśmy trening, przychodzę i ojciec mówi: no i co, panie Marcinie, będzie grajek, co? A powiedziałem: wie pan co? A mówię: a syn się dobrze uczy? No, taki średnio. Ja mówię: pan co, to niech on się lepiej dobrze uczy. Bo mówię, bo on koszykarzem nigdy nie będzie. I ojciec na mnie, i teraz proszę państwa, to jest może po części brutalne, co mówię, ale wolę uświadomić rodzica w wieku 10-12 lat, w sensie kiedy dziecko ma te 10-12 lat, wolę uświadomić takiego rodzica, niż powiedzieć mu: nie no, syn jest tak fantastyczny, że będzie na pewno w NBA. Bo ten człowiek potem pojedzie w Polskę i będzie rozgadywał takie głupoty i będzie tak naprawdę, zgadnijcie, komu robił krzywdę największą. I będzie robił krzywdę dziecku. I to po prostu, na to nie możemy sobie pozwolić. Druga sytuacja, ostatnia już obiecuję, kiedy przyjechała dziewczynka, bardzo smutna, i ja mówię: no to jesteś gotowa, przebiera się, zrobimy rozgrzewkę, potrenujemy. Okej, okay. Zero entuzjazmu. Ja mówię: słuchaj, ale nie wiem, śniadania nie jadłaś, jesteś zmęczona, o co chodzi? No nie. Ja mówię: no słuchaj, no potrenujemy, pogramy, pogadajmy najpierw, żebyśmy się poznali, a potem zrobimy dobry trening, żeby zobaczyć, co potrafisz, może poprawimy twoje umiejętności. Okej. Okay. No i taka bardzo smutna, przybita. Ja mówię: słuchaj, ale no nie o to chodzi, żebyś tu przyjeżdżała, podobno jechała też 300 km do Łodzi i mówisz, że no ale ja się tutaj nie zgłosiłam. Ale czegoś, jakże się nie zgłosiła? To kto się za ciebie zgłosił? Moja mama. Ja się odwracam, a mama: dzień dobry, panie Marcinie, dzień dobry. I po raz kolejny dochodzimy do punktu, gdzie rodzic spełnia swoje marzenia, a nie dziecko. I to są sytuacje, które my staramy się edukować z rodzicami, rozmawiać, podpowiadać. Gwarantuję państwu, że my za to nic nie chcemy. Sytuacje, gdzie tata, który nigdy nie grał w koszykówkę, syn był fantastyczny, naprawdę był dużym talentem. Rodzice podpisali kontrakt w klubie na drugim końcu Polski i po dwóch latach mama przychodzi z płaczem: panie Marcinie, poprosimy ratunku.
Ja mówię, ale o co chodzi? Syn wyjechał, nie był na to gotowy, pojechał. Mąż podpisał kontrakt za niego, syn płacze mi do słuchawki co wieczór i syn nie chce już grać w koszykówkę, on chce wracać do domu. Ja wie pani co? Ja teraz poproszę, żeby mąż przyszedł i stanął przede mną i to samo mi powiedział. Tata już nie miał odwagi niestety. Jeżeli jest coś, co możemy dla państwa zrobić, proszę śmiało dać znać. Naprawdę bardzo łatwo do mnie dostać się poprzez social media czy poprzez fundację. Możemy wam podpowiedzieć, jeżeli wasze dziecko jest utalentowane, szukacie różnego rodzaju rozwiązań koszykarskich dla swojego dziecka, proszę dajcie znać, a postaramy się państwu pomóc jak najbardziej. W której roli czuje się lepiej, czy zawodnika, czy trenera? Zawodnika zdecydowanie lepiej, bo kontrakty są większe. Oczywiście tutaj jest sarkastycznie bardziej, ale nie no, zawodnika z tego względu, że mój prywatny trening mógł trwać 6 godzin, ale równie dobrze mógł trwać 2-3 godziny. A tu jako trener nie mam wyjścia, przychodzę o godzinie 7.30, 8.00, muszę być już na parkiecie, na sali, gotowy do treningu. No i mam różnych zawodników, którzy przychodzą i czasami jest tak, że wydaje się to, że to może być śmieszne, ale chłopaki, którzy mają już po 20 parę lat, powtarzasz im dwukrotnie czy trzykrotnie, oni dalej nie są w stanie wykonać ćwiczenia. No i po prostu mnie krew zalewa, no nie jestem w stanie tego stolerować, bo mi nie było trzeba 3 razy powiedzieć. Czasami może 2, ale nie 3. Dlatego bycie trenerem jest bardzo ciężkie. Musisz umieć znaleźć ten odpowiedni język z każdym zawodnikiem. Mamy kulturę amerykańską, mamy kulturę izraelską, mamy kulturę łotewską i po prostu jest tak duży rozstrzał zawodników w NBA, że z każdym musisz umieć rozmawiać. Z jednym musisz troszeczkę bardziej krzyknąć, a z innym musisz troszeczkę spokojniej rozmawiać. Ostatnia bardzo krótka odpowiedź. I ten mi o jedno pytanie za daleko poszedłem. Stanowisko prezesa polskiej koszykówki się nie zwalnia. Pan Piesiewicz będzie na stanowisku dalej, że tak powiem, będzie piastował to stanowisko. Wygląda na to, że wygra również pozycję w PKOL-u. I tyle. Duża. I tyle. A ja zostaję w NBA dalej. No i szybka akcja. Marcin już skończył swoje przemówienie, no i zaczynają się autografy. Ja tutaj czekam z jedną czapeczką, koszulką i drugą czapeczką. No i właśnie zaraz mi tutaj podpiszę. Ale patrzcie, ostro się tu dzieje. No. I oddajemy zawsze na chore dzieci twoje na aukcje koszulki. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Dziękujemy się bardzo. A mam swój mazaczek. I tą koszuleczkę jak można. To na ciebie zaraz. Dobra. Dobra, szybko, bo mi bateria pada. No więc jak widzicie, no plan się wypełnił w 100%, tak? Jest podpis Jeremiego. Tu mam podpis Gortata, mam jeszcze drugą czapeczkę z Gortatem i koszulkę. I jeżeli chodzi o ten konkurs, nie wiem, dajmy na to, że każdy, kto pod tym filmem, nie wiem, da lajka i komentarz, to ja wylosuję. Nie wiem, jakoś to będę musiał wymyśleć, ale zrobię to uczciwie. Pamiętajcie, że losowania są w Polsce nielegalne, ale jestem w Stanach, więc chyba będzie legalnie. Coś wymyślę. Lajczek i komentarz. No a tak na zakończenie jeszcze chciałem opowiedzieć drugi sposób, jaki możecie, no, zajebisty deal ogarnąć. Nie wiem jak jest na innych meczach, ale jeżeli idziecie na Netsach, to możecie sobie tam wykupić taką specjalną lożę, w której macie dostęp do jedzenia i picia za darmo. No więc co robicie? Kupujecie tą lożę. To była loża Calvina Kleina, nie wiem czy teraz się to nie zmieniło. Więc kupujecie sobie dostęp do tej loży, a potem sprzedajecie to na wolnym rynku, tak? Robicie normalny resale i kupujecie sobie zwykłe etykiety, ale ten bilet na lożę zostawiacie sobie wydrukowany, bo oczywiście sprzedajecie go online przez aplikację. No i teraz tak, czekacie pierwszą kwartę, żeby nie było, że wejdziecie przed tymi ludźmi. Wy sobie wchodzicie normalnie na grę swoimi zwykłymi biletami, a po pierwszej kwarcie, jak już no na 100% jest pewniaczek, że już ci ludzie dawno tam sobie weszli jeść, to wy sobie wchodzicie na tym bilecie wydrukowanym też na darmową szamkę i alkohol. Ponieważ tam już tego nie skanują, tam już tylko pani ochroniarz patrzy po prostu, czy macie tą wejściówkę. No, i tym sposobem możecie mieć najtańsze miejsca gdzieś u góry i bujać się w loży VIP-ów i pić sobie drineczki. Ja wam o tym nie mówiłem, pamiętajcie, usłyszeliście to gdzie indziej. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobał ten vlog. Ja lecę, bo już ziomeczki na mnie czekają z piwerkami. I właśnie jesteśmy w nowo otwartym barze, który podobno dopiero tydzień temu został otwarty. I to jest taki bar, który jest właśnie otwarty jeszcze po meczu i można sobie wpaść właśnie na piwko. A to jest moja cała ekipa.
Koniec zagrania. Trudne. Dobra. Nara, mordeczki.